Kompletny brak przygotowania. Ta cera wygląda bosko. Eveline mnie zabije. On zastyk! What? Serio? Hej, rozkład jazdy na dziś wygląda następująco. Po pierwsze, przetestuję w końcu ten podkład, o którym wszyscy mówią, który ma być kryjący, nawilżający i idealny pod maseczkę. Sprawdzimy to. Po drugie, dzisiaj mam ochotę na coś mocniejszego, także raczej szykujcie się na makijaż a la wieczorowy. Podejrzewam, że będzie to coś pomiędzy taką studniówkową a randkową wersją. A po trzecie, mam dla Was jeszcze kilka dobrych informacji w trakcie filmu, także przygotujcie sobie coś do jedzenia, do picia, może swój własny makijaż i zapraszam do oglądania dalej. Może zanim jeszcze przejdę do aplikacji pielęgnacji, podzielę się z Wami pierwszą dobrą informacją na dziś. Kilka ich dzisiaj tutaj będzie. Mianowicie jest to informacja dotycząca partnera dzisiejszego filmiku, jest nim Everine Cosmetics i informacja mówi o tym, że na stronie Everine do 28 lutego trwają mega promocje. Jak mówię mega, to mam na myśli mega, czyli są to promocje aż do minus 70%, w tym też promocje obejmują serię My Life, My Hair i Beauty and Glow, czyli to jest wegańska pielęgnacja twarzy i włosów. Także wejdźcie sobie na stronę, nie ukrywam, pewnie możecie tam spędzić kilka godzin. To jest dobry moment, żeby się zaopatrzyć albo w swoje zapasy, albo wypróbować coś nowego. No na pewno dzisiaj też kilka inspiracji Wam przekażę w tym temacie. Jak już tę najważniejszą informację, czyli tę o rabatach, mamy z głowy, to możemy przejść do malowania. Oczywiście najpierw pielęgnacja i chciałabym się nałożyć sobie zarówno serum, jak i krem. No i otwieram nowe opakowanie, to jest bardzo satysfakcjonujące zawsze, mojego ukochanego serum. To jest Sea Sensation, to jest serum ze 20% stężeniem witaminy C. Ja już Wam o nim mówiłam wielokrotnie, ale ponieważ przychodzą nowi widzowie, albo nie wszyscy oglądają wszystkie filmy, to myślę, że się warto powtórzyć. To serum ma nie tylko właśnie tę witaminę C, witaminę C, to oprócz tego ma jeszcze między innymi kwas ferulowy, witaminę E, bakuchiol, kwas hialuronowy, także jest to takie fajne, mocne stężenie zarówno nawilżenia, jak i wygładzenia i ujednolicenia cery, bo właśnie to serum jest jednym z powodów, jednym z sprawców tego, że obecnie cieszę się twarzą, skórą bez przebarwień. Także uwielbiam to serum z witaminą C. Wydawać by się mogło, że w zeszłym roku już nagadałam się na jego temat wystarczająco dużo, ale jednak nie, bo dalej się pytania pojawiają. I tak, odpowiadając od razu grupowo na pytania, to serum Sea Sensation i serum Sea Perfection to jest to samo serum, tylko po prostu nazwa się troszkę zmieniła, ale to jest cały czas ten sam produkt. O! I też to serum daje taki lekko lepiący efekt, także też bardzo fajnie się pod makijaż sprawdza. A pod oczy pójdzie bez zaskoczeń krem pod oczy i jest to ta seria Organic Gold, czyli Anti Wrinkle Eye and Eyelid Cream, czyli też taki fajny, lekki, ale bardzo odżywczy i ładnie zachowujący się pod makijażem. I choć ten krem pod oczy ma taką naprawdę mega lekką konsystencję, to jest też cudownie odżywczy i po chwili jak dotknięcie skóry, to macie wrażenie, jakby tam były nałożone jakieś, nie wiem, balsamy wręcz. Także twarz jest przygotowana. No i jak myśleliście, że zapomnę o nawilżeniu ust, to albo mnie nie znacie, albo pomyliliście kanały. Na ustach oczywiście wylądował błyszczyk z tej serii powiększającej usta, czyli Oh My Lips, to jest wersja Chocolate, czyli ta mniej powiększająca, ale z pięknym kolorkiem, który nam robi podkład na ustach. I chociaż już od samego początku wiem, że będę robić ciemny makijaż oczu, to z dwóch powodów nie zrobię najpierw makijażu oczu. Po pierwsze, wszyscy wiemy, że nie jestem tego zdolna, że w moim mózgu się to nie styka i najpierw muszę zrobić makijaż cery. A po drugie, jestem bardzo, bardzo ciekawa tego podkładu, bo już go widziałam w internecie w wielu miejscach i ciekawa jestem, jak będzie leżał u mnie. A co to jest w ogóle za podkład? To jest Better Than Perfect Moisturizing Covering Foundation, czyli nawilżająco kryjący podkład. Mam w sobie kolagen roślinny, kwas hialuronowy i skwalan. Według obietnic producenta ma to być makijaż plus pielęgnacja. Jest to nawilżająco kryjący, komfortowy podkład nowej generacji z formułą No Transfer, odporną na ścieranie. Okej. Zapewnia trwały makijaż bez pozostawiania śladów. Kosmetyk łączy w sobie walory pielęgnacyjne i makijażowe, dba o cerę, wyrównuje koloryt i zapewnia naturalny, promienny wygląd. O, promienny wygląd. Jakoś tak oczekiwałam matu. Mam ze sobą wszystkie 5 kolorów, więc pokażę Wam, jak one wyglądają. Ja pomimo tego, iż jestem obecnie bardzo mocno spilingowana i właściwie jestem wierna swojemu naturalnemu kolorowi, to sięgnę po najciemniejszy odcień, który wcale jakiś taki super ciemny też nie jest. Albo inaczej, poczekajcie, bo już sobie trochę wycisnęłam.
to jest dla mnie kolor bezapelacyjnie, bo już tutaj sobie testowałam właśnie, od razu w tą najciemniejszą wersję poszłam. Tylko najpierw muszę sobie zmoczyć gąbeczkę. Kompletny brak przygotowania. No i jedziemy z tym tematem. Konsystencja bardzo mi przypomina Selfie Time. Okej, czyli on nie ma być jakiś super mocno kryjący, on ma być po prostu mega trwały. Jakoś w mojej głowie to od razu się przetłumaczyło jako mega krycie. Nałożyłam go sobie tutaj wszędzie jakby poniżej oczu, czoło jeszcze jest niepokryte, bo chciałam Wam pokazać, jak wygląda jedna cienka warstwa, taka równomierna warstwa. Leży naprawdę bardzo ładnie, ma, powiedziałabym, średnie krycie. Jakiegoś super na bank krycia nie ma, bo na przykład tutaj to naczynko jest jeszcze widoczne, ale myślę, że jak już dojdzie korektor i reszta makijażu, to ono przestanie być zauważalne. Natomiast rzeczywiście wygląda ładnie. To, czy zacznie zastygać, to się dowiemy dopiero za chwilę. Standardowo zrobię sobie tutaj swatche na dłoni i sprawdzimy za jakiś czas. I mamy podkład na całej twarzy. To jest na pewno dla mnie na dzisiaj idealny kolor. Jutro albo pojutrze może już nie być, jak tylko użyję samoopalacza. Także standardowo oczko w stronę Eveline. Bardzo, bardzo proszę o ciemniejsze odcienie, ale na ten moment jest jak najbardziej idealny. A my przechodzimy do następnych elementów. Jest nim oczywiście, następnym elementem jest oczywiście korektor. I tak sobie myślę, którego odcienia użyć. To jest oczywiście korektor Wonder Matte, czyli całkiem niedawny, no czy już aż tak niedawny, no kilkumiesięczny na pewno, dodatek do serii Wonder Matte. Ja już to Wam mówiłam, ale bardzo mi się podoba to, że ten korektor wygląda jak taki mini podkład. No, wydaje mi się, że ta 15 będzie dzisiaj dla mnie najlepsza. Żeby się troszkę wymodelować, nałożymy standardowo na czole i na brodzie. I ostatnio pojawiły się też pytania odnośnie tego, jaki odcień korektora tak naprawdę dobrać, jak się czym się kierować. I w ogóle, to tak, musimy pogadać. Jak Was ostatnio poprosiłam o sugestie takich tematów z technikami makijażu, których jeszcze nie ogarniacie, to mnie zasypaliście komentarzami. Dosłownie pod tamtym filmem jest chyba, nie wiem, prawie 1000 komentarzy. I tam, ku mojemu zaskoczeniu, pojawiały się takie tematy, które już na kanale były. Czy ktoś nie ogląda kanału? Hello? Także dla takiego utrwalenia sobie albo nauczenia się podstaw, absolutnych podstaw w makijażu, polecam Wam przejrzeć playlistę na kanale pod tytułem Podstawy makijażu. Ale jeżeli chodzi o korektor, to tak na szybko mogę Wam powiedzieć, że tak, dobrze, żeby był takie dwa tony jaśniejszy. Natomiast równie istotne, co jego odcień jest jego... Inaczej, równie ważne, co jego jasność czy ciemność jest jego odcień. Może w ten sposób. Bo to, czy on będzie bardziej chłodny, prawie że biały, czy będzie bardziej łososiowy, żółty, to też odgrywa bardzo ważną rolę. Albo Wam zakryje cienie, albo Wam je po prostu owieje taką jasną mgiełką, mimo iż będzie to na przykład mocno kryjący korektor. Także to jest dość skomplikowany temat, ale my tutaj gadu-gadu, a zobaczcie, ja w trakcie gadania, wiecie, machnęłam gąbką 3 razy i korektor rozblendowany i cienie przykryte. Czas się przypudrować. Użyję dzisiaj 2 pudrów, to będzie puder Varieté i puder Wonder Matte, ta wersja Bambu. Dobrze mówię? Tak. I teraz tak, pod oczy pójdzie mieszanka obu, bo będę miała fajne rozświetlenie i wygładzenie. Na czoło pójdzie sam Bambu, a na boki twarzy pójdzie sam Varieté. Może się wydawać skomplikowane, ale jak jesteście na kanale już jakiś czas, to wiecie, że no, takie mieszanie pudrów jest bardzo dobroczynne, jeżeli chodzi o efekt rozsypania pudru, jeżeli chodzi o efekt końcowy makijażu. I w tej mieszance pod oczy tak starałam się, wiecie, no to nie jest jakoś specjalnie miarkami robione, ale starałam się tak, żeby była delikatna przewaga pudru Varieté, czyli tego rozświetlającego. On ogólnie, jak nie macie mocno zaznaczonej doliny łez, to ten puder Varieté już sam będzie pod okiem bardzo ładnie wyglądał. Dla mnie on troszkę za bardzo mi tę dolinę łez podkreśla, więc wolę go w tym obszarze troszkę zmatowić, ale teraz patrzcie na to. Ach, ciach, ciach. I love it. No i też przez to, że ten puder bambusowy jest biały, rozjaśnia mi skórę, co się przyczynia do takiego już wstępnego modelowania, co też jest fajną rzeczą. Na czoło sam puder bambusowy, porządnie wciśnięty w skórę i też tutaj pod brwiami. No i boki twarzy omiotę samym pudrem Varieté, czyli tu już mamy tylko utrwalenie i lekkie rozświetlenie, albo bardziej po prostu odbijanie światła.
No, ja uwielbiam efekt pudru varieté. Wiem, że sporo osób się go boi, tym bardziej jak ktoś nie jest przyzwyczajony do efektu, jaki dają pudry rozświetlające, albo w ogóle pierwszy raz w życiu widzi, wiecie, na żywo taki rozświetlający puder. I to wynika z tego, że jak mu się przypatrzycie z bliska, to widzicie te drobinki, nie? I później jest obawa, że będziecie wyglądać jak obsypani brokatem, ale na twarzy to takiego efektu nie daje. Na twarzy jest tylko, wiecie, piękna satyna, piękny glow, takie bardzo zdrowo wyglądające. Co? Skóry? Skóra, bardzo zdrowo wyglądająca skóra. I oczywiście, jak będziemy się przyglądać, wiecie, tak, to ktoś się dopatrzy tych drobinek, no ale raczej nikt nas pod mikroskopem oglądać nie będzie. Nie, raczej to nie byłoby do końca normalne. Muszę się teraz przybrązowić, oczywiście, i użyję sobie bronzera Go and Glow, to jest odcień 02. Ciepełko na zawołanie. No, patrzcie. Ta cera wygląda bosko. No i proszę, i tylko z samym bronzerem wyglądam już jak wyfotoshopowana, nie? Bo już jest tutaj wyprostowane wszystko beżem, a tutaj wszystko strójwymiarowane brązem. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, co ja mówię, ale w mojej głowie ma. Przechodzimy do rozświetlacza. Dlaczego by nie? Od razu sobie nałożę. Co do różu, to jeszcze nie jestem decydowana. Zobaczymy, jaki makijaż oczu wyjdzie. A rozświetlacz to jest oczywiście Feel the Glow w odcieniu 02. Czyli rozświetlacz, który robi efekt jednego pociągnięcia. Co nie? I zawsze dobrze sobie wziąć jeszcze czysty pędzel, to jest ten pędzel, którym nakładałam puder, i przejechać po bronzerze i po rozświetlaczu, żeby tutaj nam się wszystko ładnie połączyło. Jakby na twarzy był róż, to też wszystko się wtedy fajnie, tak wiecie, scali. No i nie mogę zapomnieć jeszcze o nosie. Najpierw sobie wezmę tak od dołu lekko dużym pędzlem, a potem maczam pędzelek, wycieram o szmatkę. I zaznaczam boki. Dlatego to robię, bo dzisiaj będziemy robić taki rzeczywiście bardziej wieczorowy makijaż, w którym takie bardziej zaawansowane modelowanie jest jak najbardziej wskazane. I dawno nie miałam takiego właśnie makijażu rozbudowanego, że wiecie, tu puder, tutaj ten, wszystko taki dosłownie beat, nie? Także dzisiaj tym się właśnie kieruję. Tylko pamiętajcie, żeby nie robić tylko kresek wzdłuż nosa, tylko tę kreskę rozblendować tutaj na dół. To wtedy nam dosłownie, wiecie, podnosi jakby ten nos w tę stronę i go właśnie wyszczupla. No, przyznam szczerze, że ostatnio się bardzo polubiłam z modelowaniem nosa. Zaczęłam się tym bardziej bawić. I jeszcze jakbyście chcieli sobie ten kształt nosa trochę pozmieniać, albo nie wiem, zauważycie, że bronzer się Wam nałożył nie tak, jakbyście tego chcieli, to zawsze możecie sięgnąć po takie cacuszko. To jest puder Varieté. Ogólnie ta seria Varieté jest bardzo często przeze mnie używana. I ja najczęściej używam tego koloru. Czekajcie, to jest chyba ten najciemniejszy, tak? Dobrze mówię? Tak, 3 Light Vanilla, który jest po prostu bardzo mocno kryjącym pudrem prasowanym albo podkładem w pudrze. Na dzisiaj wydaje mi się, że on jest na mnie za ciemny, dlatego używam dzisiaj tego jaśniejszego koloru, czyli 02 Natural, i on jest też mniej żółty. I tej dwójki właśnie też użyłam dzisiaj, żeby sobie tutaj troszkę wyrównać jakby ten rysunek od wewnątrz, żeby, wiecie, nie kombinować z jakimś zmazywaniem czy coś. I na to jeszcze pójdzie taka delikatna, mała ilość rozświetlacza, ale od razu cała twarz nabrała wyrazu. Poza kadrem sobie troszkę rozjaśniłam zarówno szczyty policzków, jak i środek twarzy tą jedynką, czyli no Feel the Glow 01. I taka ciekawostka zza kulis, to jest opakowanie, w którym ja miałam ten rozświetlacz jeszcze zanim on był w sprzedaży. To jest kolejny przykład na to, że ja naprawdę często wiem o kosmetykach zanim nastąpi ich premiera, a potem po prostu w dniu premiery już mówię, że są świetne. Nie bez powodu, bo to było opakowanie testowe, a takie jest finalne, wiecie, sprzedażowe. Myślę, że ładniejsze właśnie z tym przezroczystym elementem. Nawet ta etykieta jest tak jakby testowa, bo jest napisane bez lakieru. Dobra, nie będę Wam pokazywać więcej, bo Eveline mnie zabije. Jeśli chodzi o makijaż cery, to na ten moment wszystko. Tak jak mówię, na koniec zobaczymy, czy jeszcze dołożymy różu, czy nie. Czas nadszedł, żeby sprawdzić, czy ten podkład zastyga. Słuchajcie, on się dalej błyszczy. On zastygł! On zastygł, ale się dalej błyszczy. Oż ty. Ja sobie zrobię jeszcze jednego swatcha, bo normalnie nie dowierzam. Zrobię sobie w o wiele jaśniejszym kolorze i jeszcze za chwilę do niego wrócimy. Ale wiecie co? No to rzeczywiście. Ja myślałam, że jak on dalej tutaj mi się błyszczy na dłoni, to znaczy, że po prostu nie zastyga. A tutaj.
taki surprise. Dobra, tu jest cieńsza warstwa, tu jest grubsza warstwa. Dajmy mu znowu chwilę, a w międzyczasie zrobię sobie brwi. I brwi umaluję dzisiaj kredką, to jest Micro Precise Brow Pencil, to jest ten ciemniejszy odcień, czyli 03, i utrwalę je żelem do brwi Brow and Go. No, jakby ten podkład rzeczywiście był zastygający, ale o naturalnym, takim błyszczącym wykończeniu, to by było coś, słuchajcie. Brwi umalowane, od spodu wyczyszczone korektorem, czas sprawdzić drugi test podkładu. A to skubaniec! Wydaje mi się, że to widać też tutaj na kamerze, że on tutaj błyszczy, że nie jest, wiecie, matowe wykończenie podkładu, tylko takie nie z drobinami, ale odbijające światło. I on jest zastygnięty. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o teście zastygania, czy ten trwałości podkładu, który nie jest przypudrowany. Jakby go jeszcze przypudrować, tak jak ja mam dzisiaj na twarzy, to on będzie jeszcze trwalszy. No takiego podkładu to ja dawno nie widziałam. Żeby, wiecie, zastygał, ale miał przy okazji wykończenie takie bardziej świetlisto-mokre. No dobrze, to mój dzisiejszy makijaż chyba będzie dzisiaj bardzo trwały. Bardzo mnie to cieszy. Przechodzimy do makijażu oczu. To jest idealny moment, żeby Wam teraz wspomnieć o kolejnej dobrej wiadomości na dziś. Oprócz tych wszystkich rabatów na stronie, przy zamówieniach powyżej 60 zł, wpisując mój kod MAXILOVE, otrzymujecie w prezencie bazę pod tusz Varieté. A wiem, że ma też rzesze fanów. Zaraz sobie nałożę korektor Wonder Match na powiekę jako bazę, a gwiazdami dzisiejszego makijażu oczu będzie zarówno paleta Charming Mocha, jak i mini pomadki. To jest ogólnie zestaw mini pomadek, który dostępny jest tylko w sklepie online Eveline. A tutaj mamy jedne z moich ulubionych kolorów. Jest ta piękna czerwień i jest też ten Milky Chocolate, który dzisiaj później wyląduje na moich ustach. No ale właśnie, mam ochotę dzisiaj znowu się pobawić pomadkami w roli cieni, a potem wszystko utrwalimy jeszcze cieniami. Przechodzimy do działania. Zrobię sobie najpierw oczywiście obsypkę, żeby móc szybciej pracować z cieniami. I standardowo, jak to przy pracy z pomadką na powiece, najpierw nałożę korektor, który będzie dla mnie taką warstwą opóźniającą zastyganie pomadki i też przy okazji przyczyni się do łatwiejszego blendowania tego produktu na powiekach. No i ten korektor na powiekach robi jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, jak będziecie używać takich bardzo zdecydowanych kolorów jak czerwień, jak ja dzisiaj, to też ten korektor stanowi taką warstwę między skórą a pomadką, więc albo wykluczone, albo zminimalizowane jest ryzyko zabarwienia skóry powieki. Chciałam powiedzieć skóry pomadki, ale to nie do końca działa. Zaczniemy od nudziaka, czyli koloru Milky Chocolate. I on wyląduje na... Myślę, że połowie powieki, jakoś tak. I ogólnie można sobie w pomadkach stopniować i budować ten kolor, jak długo się Wam to podoba, zwłaszcza jak macie ten korektor pod spodem, ale pamiętajcie, że zawsze najlepsze są cienkie warstwy, więc też, żeby nie przesadzić. A na mniejszym pędzelku wjedzie czerwień. I tutaj już bardzo dobrze bawić się małą ilością, bo możemy sobie, zobaczcie, teraz mega rozblendować. A czerwienie czy róże są przeważnie bardzo mocno napigmentowane w pomadkach. I jak nałożycie dużo, to nie będziecie mogli tych krawędzi rozblendować. Ja sobie też w międzyczasie, między blendowaniem, jak widzę, że mam trochę za dużo produktu, wycieram pędzel o ręczniczek, który tutaj mam. I jak w sumie już tu jestem, to mogę też sobie przeciągnąć to na dolną powiekę, przynajmniej tak na zewnętrzny kącik. Bo ja dzisiaj też dość wysoko wyjechałam korektorem do linii rzęs, właśnie wiedząc, że mogę i tak sobie na to pozwolić, bo na dolnej powiece będą cienie. Jak już mamy taki soczysty blend, to przechodzę do Charming Mocha. Zobaczcie, jaka ona jest piękna. I ta czerwień tak naprawdę nie będzie czerwienią, bo nałożymy na nią ten ciemny brąz. Więc zrobi nam się taki bardzo głęboki burgund. Żebyście się nie przywiązywali do tego odcienia, który nałożyliście na powiekę. Bo to nie znaczy, że czerwień musi być nałożona na czerwień i tak dalej. Kompletnie nie. Tylko najważniejsza zasada w pracy z pomadką jest taka, że żeby wszystko wyglądało na rozblendowane, już sama pomadka, czyli ta kremowa baza, musi być rozblendowana na maksa.
Wycieram pędzel w ręczniczek i używając może tego. To jest odcień Irish Coffee. Pokryję nim wewnętrzną część powieki. I od razu nakładając, blenduję wszystkie krawędzie, czyli zarówno to przechodzenie między ciemnym a jasnym, jak i te krawędzie zewnętrzne. Do nich za chwilę jeszcze wrócimy. A wrócimy z pudrem Varieté, który wszystko oczywiście tutaj elegancko wyczyści. A na dolną powiekę chciałabym sobie nałożyć iced coffee, tak, tak, słyszeliście poprawnie, czyli blask idzie na dolną powiekę, przynajmniej tutaj na środek, bo na zewnętrznym kąciku już jest ten ciemny brąz. I tego się dalej będę trzymać, tak? Nie przesadzajmy, że zewnętrzny kącik będzie błyszczący. Nie, nie, nie. Aż tak to nie. Ale tak mniej więcej od połowy chcę, żeby właśnie był już ten blask. A na wewnętrzny kącik nałożę macchiato. I to jest taki złoto-różowy kolor, bardzo fajny. I on jest taki trochę niekonwencjonalny jak na wewnętrzny kącik, ale on nam zrobi mega robotę. No i nie byłabym sobą, jakbym nie nałożyła tego blasku, obniżając wewnętrzny kącik, bo ogólnie dzisiaj też planuję taki obrót oka. Czyli zrobimy podnoszącą się kreskę, ale też z opadającym kącikiem i to bardzo opadającym. Zresztą pewnie już widzieliście efekt, ja tylko jestem nieświadoma. Wzięłam sobie jeszcze kolor mocha, czyli ten, w który włożyłam palucha. I nim wyblendowałam sobie jeszcze tę krawędź od dołu. No i teraz używam tego pędzelka, którym pakowałam ten najciemniejszy brąz na zewnętrzny kącik, już bez dokładania cienia, wręcz jeszcze usuwając go o ręczniczek. I tak sobie go, wiecie, delikatnie wysmużam, żeby właśnie mi się zrobiło takie ładne wysmużenie. No dobra, myślę, że z cieniami to już wystarczy, ale mówiłam, nie, że ten rudy tutaj zrobi nam robotę. Teraz przechodzimy do pracy z eyelinerem. Czyli biorę sobie eyeliner Varieté i najpierw przy otwartym oku zaznaczę sobie to, jak bardzo chcę, żeby ta kredka szła do góry, ta kreska. Najpierw będę tak z grubsza podążać za cieniami. O. Coś takiego, jak to jest takie bardzo messy i nieładne, to teraz sobie zamykam oko i dopracuję. I teraz nad źrenicą najcieniej jak potrafię. I to teraz będzie bardzo ciężkie do pokazania, żeby się nie zasłonić z lusterkiem i żeby nie wyjść z kadru. Na rozluźnionym oku zrobię sobie najpierw przedłużenie linii rzęs. O. I teraz wracając z tego miejsca do środka oka, mniej więcej w miejscu, gdzie się zaczyna, właściwie kończą już moje rzęsy, czyli odtąd dotąd, zamaluję ten cały trójkącik, ale nie idziemy dalej z tą linią. Ona ma być taka... OMG. Kamera wywiera na mnie presję. Ok, i jak mam coś takiego, no to teraz mogę sobie tutaj połączyć to miejsce już z tym. I tyle. Po krzyku. Ale naprawdę to, jak na sfotoshopowaną wygląda moje cera z bliska, to nie mogę wyjść z podziwu. I najwyraźniej nie mogę też mówić. No dobra, trochę poległam. Może nie z eyelinerem, ale z filmowaniem go już na pewno. W pewnym momencie już się zorientowałam, że siedzę tak. To chyba nie za dużo widzieliście. Ale jestem na pewno przekonana o tym, że pokazałam Wam tę najtrudniejszą część, czyli ten dzióbek, który musimy wykonać na rozluźnieniu ze stabilną ręką. No i oczywiście urosły trochę te krechy. No i mamy takie przekręcone oko, co nie? Możemy oczywiście dla zaznaczenia tego efektu jeszcze dodać jakiś inny odcień kredki na linię wodną albo jakiś kolor, beż, brąz, cokolwiek, ale ja już mam ochotę dzisiaj zostawić to w ten sposób. Nie chcę dodawać ani żadnej intensywności, ani rozświetlenia. Tak mi się podoba. Jedne rzęsy i tuż później oczy są skończone.
Na dolne i na górne rzęsy nałożyłam maskarę, tą z maluteńką szczoteczką, która zwłaszcza do dolnych rzęs, chociaż nie mogę teraz na Was spojrzeć, bo mi się wszystko odbije, jest idealna, ale dla mnie też jest idealna do górnych rzęs. Okej. I dokładnie jest to, patrząc do góry, a Defining Mascara Super Thin. No i zostało jeszcze do umalowania usta, tak jak mówiłam na początku, tak zrobię i teraz. Zdejmę sobie na... Chociaż czy zdejmę? Chyba nie zdejmę. Chyba zostawię sobie ten błyszczyk, bo i tak go później chciałam nałożyć. Nałożę też tę pomadkę, której używałam do makijażu oka, czyli Milky Chocolate. Okej. No i... Nie mogę. Nie mogę się powstrzymać. Tak troszkę, tylko troszkę. Że był taki trochę blask, ale nie do końca. No i pomijając fakt, że w ogóle ten błyszczyk obłędnie pachnie. I słuchajcie, chyba mamy skończony makijaż. Nie wiem, czy dodać jeszcze tego różu. I to jest Rouge Feel the Blush 04. Tak tylko, żeby było, wiecie, że żyje. No dobra, to słuchajcie, uważam, że tego Photoshopa można uznać za skończonego. Poprzedni makijaż nie był do końca w moim stylu, ale ten jak najbardziej jest. I tak naprawdę można by już cały makijaż, makijaż uznać za skończony, ale brakuje mi jednego elementu. Kto mi powie w tym momencie? Krzyknijcie na głos. Oczywiście rozświetlenie na dekolcie. I wezmę sobie Feel the Glow 1. I pojadę tutaj. O tak! Otóż to! Dawno tego nie było, co? I po dodaniu jedynych słusznych kolczyków na dziś, czyli nude, czuję się gotowa na kolacjo, randko, makijaż dzienny. W tym momencie w trakcie edycji obliczyłam już, ile wyniósł ten cały makijaż, także proszę bardzo, tyle byście zapłacili, kupując wszystkie rzeczy użyte do wykonania tego makijażu. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego. Mam nadzieję, że Wy również. Maksiu! Maksiu! On ma ciśnienie ostatnio. Przypomnę Wam jeszcze o dwóch ważnych rzeczach, ale Maksymilian się wspina dosłownie na kolana. On ostatnio ma parcie na szkło, słuchajcie, rozbestwiliście go. Te dwie ważne rzeczy to jest po pierwsze to, że do 28 lutego na stronie Eveline trwają mega promocje do -70%, a druga sprawa to jest to, że przy zakupach za minimum 60 zł, przy wpisaniu kodu MAXILOVE otrzymujecie bazę pod tusz. Ja dzisiaj używałam w 99% sprawdzonych kosmetyków z Eveline, więc Wam nie jestem w stanie teraz wyznaczyć trzech najlepszych, bo byłoby mi bardzo ciężko. Ale jakbyście mnie zapytali o moje wrażenia dotyczące tego podkładu, to są to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. Także jeszcze biorąc pod uwagę tę jego cenę obecnie w trakcie promocji, która wynosi 26 zł, to... What? Serio? Co prawda jednej bardzo ważnej obietnicy producenta nie jestem w stanie dzisiaj sprawdzić i jest to ta maseczko-odporność, a właściwie nie maseczko-odporność, tylko przyjazność maseczce. On jest przyjazny maseczce, to jest bardzo dyplomatyczne określenie. Tego dzisiaj nie mogę sprawdzić, natomiast obiecuję Wam, że zanim ten film pójdzie, to go przetestuję całodniowo pod maseczką. Dzisiaj jest sobota, film idzie w środę, więc mam jeszcze pełno czasu na testowanie pozakadrowe. Dawno, że ten podkład nie zaskoczył mnie w taki sposób jak on, bo tego, że zastyga i że jest błyszczący, się nie spodziewałam. No naprawdę mega to wszystko wygląda. Jeszcze tak sobie pomyślałam, wiecie, jaki jest jeszcze jeden plus tego makijażu, to że on jest mega trwały. No bo jak już mi tutaj na dłoni podkład i zresztą na twarzy również dał zajawkę swojej trwałości i zastygania przy komforcie noszenia zarazem, tak makijaż oczu będzie mega trwały, bo jest zrobiony na pomadce. Korektor wiem, że jest trwały i reszta makijażu tak samo, bo już jest przeze mnie wzdłuż i wszerz. Sprawdzona. No i słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Makijaż skończony, o promocjach wszystko wiecie, nawet wiecie więcej ode mnie, bo wiecie, ile ten makijaż kosztował, ja jeszcze w tym momencie nie wiem. Oczywiście jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tam też są szczegóły kolczyków, bluzki i wszystkiego. Do opisu naprawdę warto zajrzeć, w razie jakichkolwiek wątpliwości tam będzie pewnie odpowiedź. A jeżeli się Wam ten makijaż spodobał, miło spędziliście ze mną czas albo dowiedzieliście się czegoś przydatnego, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Zawsze. Ostatnie były takie dwa. Zobaczcie, czy coś Was nie ominęło, bo YouTube czasami lubi nie pokazywać subskrypcji w subskrypcjach. To ma sens, nie? Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!